Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Moczymy rękawice, zimna woda. W końcu zrobiło się trochę cieplej. Koniec lutego. Jest całkiem przyzwoicie dzisiaj. Szampon od Cure Laba. Bumblefruit. No i rzeczywiście pachnie jak taki cytrusowy. Bardzo fajny, przyjemny zapach. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. O, w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, dostania się ostrożnie, spłukać wodą. Dobra. I teraz czytamy. Doskonały szampon do pielęgnacji karoserii i innych elementów nadwozia. Specjalnie opracowany środek myjący jest delikatny dla lakieru, co sprawia, że idealnie nadaje się do regularnego użytku. Bez obaw uszkodzenia. No do szkodzenia, przepraszam. Lub wypalenia jakiegoś elementu, zachowując jednocześnie nieskazitelny wygląd Twojego samochodu. No, proporcje. Rośnie w proporcjach od 30 do 40 ml, czyli magiczna porcja 30 ml na 10 litrów wody. Dobra, to odstawiamy. Pykuś. Mam tam miareczkę 30 ml. Nie mam, ale tu złapiemy 30. Tylko ją wypłuczę. Ok. Moczymy się maleńka. Jedyna słuszna rękawica oczywiście. Miareczka, gdzie ona tu jest? Tu. Ja widzę, ty pewnie nie. 20, 40 to tu będzie. Ale glucior. 30. Kurde, poszło 40 prawie. Trudno. Życie. Zaczyna wiaterek się zbierać. Glut, słuchaj, taki jak przy... Ale fajny cytrusowy zapach, naprawdę przyjemny, taki intensywny. Glut jak przy piórchemii WSR. Zobaczymy, jak się to będzie rozpuszczać w zimnej wodzie. Dobra, i lecimy. I lecimy 10 literków. Autko brudne, bardzo brudne, dawno nie myte. Tyle, ile TFR Cure Laba zebrał. Tak będziemy musieli umyć, no co? Dwa podejścia zrobiłem z pianownicy PA, już później nic nie zebrało. Wow, wow, wow! Ile my tu tego mamy, że to takie bąble wyszły? No 40 trochę za dużo, widzę. 30 ml byłoby ok. Ojeju, ale piana. Zajebiście. Zobacz. A jeszcze nie ma 10 litrów, a jeszcze nie rzuciłem myjki. Teraz rzucę myjkę. No to mamy jakieś 9-8,5 litra, dobra. Zbombardujemy to myjką, słuchaj. Już widzę, że piana jest na wysokim levelu. Fajna. Uja, super. Dobra, to co? Spryskuję auto. Ale zapach. Ale zajebisty zapach. No fenomenalny. No. Naprawdę. Owocowy taki, kurczę, rześki, taki cytrusowy. Bomba. Ajajajajajajaj. Zobaczmy. Ole zimna. I przy zimnej wodzie. Taka piana. Zajebiście. Już widzę, że poślizg, wszystko jest tak jak należy. No i dobrze. I o to chodzi w szamponach neutralnych. Tam tarararam, zobaczymy, jak sobie długo poleży. No dobra, lustereczko delikatnie i w zakamarki niech wjeżdżają te włosy, zobacz. No nie, no gąbka mi tego nie da, no nie ma szansy, no. No nie ma szansy. Teraz zobaczymy, wyjdziemy na element, na którym jest brudno. Sprawdźmy. Bardzo prawidłnie, słuchaj. Piana jest optymalna. Nie ma tutaj jakiejś takiej obfitości już po zamoczeniu rękawicy, ale poślizg w dalszym ciągu jest. I całkiem przyjemny. Naprawdę fajnie. I teraz będę chciał sprawdzić jedną rzecz. Od razu wypłukać. Przy ciepłej wodzie czuję, że to byłby obłęd. Czy zaburza hydro? Podkreślam, że tu siedzi szampon, który dalej siedzi.
Zajebiście. Fajnie. Ale zapach. No. Cały czas. To już wyobrażam sobie, jak będzie ciepło. Bardzo fajny szampon. Super. No kurczę. No powiem ci, że szampon z zabezpieczeniem robi robotę. Skurkowany jeszcze siedzi. Ja cię nie mogę. Super. Dobra. Lecę tutaj obok teraz. Słuchaj, nie będę tutaj robił jakiegoś długiego filmu, dlatego na gotowca, bo jak już wiem, że to jest neutralny szampon, no to co? Skupiamy się na poślizgu, na domywaniu, a już widzę, że jest super. Czy jest bezpieczny dla włosków? Mega, bo tak jak mówię, tu siedzi szampon, który był aplikowany ponad 3 tygodnie temu, czyli auto umyte po prostu szamponem z dodatkiem kwarcu. I to wszystko, słuchaj, i jeżdżone przez 3 tygodnie. Później wpadł tutaj, już się oka pojawiają, czyli fenomenalnie, w ogóle nie zamula. Już się oka pojawiają, więc kurde, muszę sprawdzić pH. Coś mi tu nie daje spokoju. Ciekawe czy, ale zamoczyłem, widziałeś? Ale odwaliłem brudną rękawicę w tym, bo się zamyśliłem, czy on nie jest kwaśny przypadkiem. Słuchaj, jeszcze mi się tak nie zdarzyło, raczej dwa razy mi się zdarzyło, ale nigdy jeszcze, że tak powiem, na wizji. No trudno, no co zrobić, będę mył brudnym teraz. Ja pierdzielę, chcę sprawdzić, słuchaj, pH produktu, bo on mi zajeżdża na takiego kwaśnego skurczybyka. Obym się mylił, ale to zrobimy inaczej. Wrzucimy go na gąbeczkę, on jest glutem, wymieszamy, kapkę damy. Tu, dobra. Bierzemy paseczek. Tarararara. Ściskamy. I moczymy. I co nam tu pokaże? Słuchaj, 7. Idealnie. Ani 6. 7. Perfekcyjnie. No, tak jeszcze pasek mi nigdy nie pokazał. 7. Idealnie 7. A zachowuje się, jakby był, kurde, kwaśny. Czyli co? Zajebiście. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny zapach, taki intensywny. Naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Uwielbiam szampony. I ten jest, kurczę. No zapach, powiem ci, że brylient. Ja cię nie mogę. Super domywa. Ktoś tam porównywał, że to samo co Clintel. Osobiście, jakbym miał wybierać, wybrałbym ten, ze względu na zapach i to, jak... Ole zapach... Nie, fajny, naprawdę fajny. Super. Oczywiście Clintel też jest fajny, no, bez przesady, nie? Wszystkie neutralne szampony, które mają właśnie fajny zapach i przede wszystkim nie zamulają. Ktoś porównał też do zielonego Cure Laba. Zielonego Karlaba. No nie, nie, nie. Nie ta liga. Od razu mówię, moim zdaniem przyjemniejszy, bo zielony Karlab niestety trochę zamula. A tu mamy perfekcyjnie. Oczywiście przy zielonym Karlabie też jest poślizg. Zero zamulania. Kompletnie. Kompletnie. No przy powłoce to musi być ogień, jak? No tutaj jest szampon. Wyobraź sobie, że masz powłokę na aucie i myjesz tym szamponem. To musi być poezja. Słuchaj. No nie ma sensu, żebym tu dalej, wiesz, cokolwiek nagrywał, bo no jaki jest sens? No jaki? Szampon naprawdę ma tak. Fajny poślizg. Schowam się, bo trochę wieje. Fenomenalny zapach. Tu dałem 40 ml. 30 też by było całkiem nieźle. Ale moim zdaniem przy zimnej wodzie 40. 30 przy ciepłej, bo tu jest naprawdę zimna. Nie zamula hydro. Naprawdę, zapach obłędny, taki, kurczę, cytrusów, rewelacja. Piana na aucie, jak zauważyłeś, nie jest obfita, ale wypukuje się bajecznie. Tak naprawdę nie widzę wad tego szamponu. Dawkowanie, to jak się prowadzi, i jeszcze na maskę wskoczę, żeby nie było. Kurde, ale pachnie, no cały czas. O! No zajebiście. Słuchaj, chciałbym mieć takiego, o jakby mogli zrobić, o tym zapachu Quick Detailer. Coś pięknego by było. I teraz na masce nam tutaj. Ojej, panie. Kurde. Bomba. No, ideolo.
Nic dodać, nic ująć. Coś pięknego. Fantastyczna sprawa. Nią, 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 nią. Tiriri. Ciach. I lecimy. Druga strona maseczki. Okej. I piana cały czas się trzyma, słuchaj. Tu się nic nie zmienia. Są szampony, które po dłuższym czasie... Ale zapach. Uwielbiam ten zapach już, naprawdę. Nie wiem, do czego go porównać. Ani to... No, jest cytrusowy. Tak troszeczkę może jakimś... Kurczę. Jak to się nazywają te napoje gazowane? Te Red Bulle i inne. No właśnie, tutaj też gdzieś w tę stronę. Ale tak czy tak, taki rześki, fajny. No dobra, zobacz, leży, zostawiamy. Biorę teraz tak, pędzel. Wypłukuję rękawice. Biorę pędzel, biorę szczotkę. Zobaczymy, co on zrobi ze szczotką i z pędzlem. Lecimy na przednią szybę. Jak zbierze. Oczywiście zrobię tylko połowę, żeby zobaczyć, co będzie grane. Zobacz. Od góra. Pięknie. Tu, gdzie powłoka już jest w konkretnym stanie, bo żeby nie było, powłoka też się już kończy tutaj, ta nasza. Raczej kończy. No już nie ma takiej właściwości. W ogóle ten szampon zachowuje się, jakby był kwaśny, słuchaj. Naprawdę. Nie, tutaj nie ten pędzel. Ten mi służy do innych rzeczy. Płuczemy. Dobra. Ten zostawiam. Idę po corny. Delikatny corny, czyli ten. A tak było ładniej się, kurczę, wiaterek zerwał. No naprawdę, on się zachowuje, jakby był kwaśny. No proszę. Rewelacja. I siedzi. Bomba. Ale zapach, muszę wrócić. No zajebisty zapach. Ja już wyobrażam sobie, co będzie latem. Tak szczerze, to dawno mnie tak miło szampon neutralny nie zaskoczył i ten właśnie chyba mnie tak pozytywnie zaskoczył. Naprawdę. Ma srogie domywanie. Zobacz. A tam idealnie spływa. Naprawdę zachowuje się skurczybyk, jakby był kwaśny. To teraz tak. Jeszcze jedno podejście. Moczę. Słuchaj. Tu tak jakby zebrało, bo umyte było szamponem z kwarcem oczywiście. Tu hydrofobowość na całkiem fajnym, przyzwoitym stanie. Lepsze kropelkowanie. Tam już woda zjeżdża. Zobaczymy, czy jak pojadę tym szamponem, coś się zmieni. Na ile takie mechaniczne właśnie zbieranie szczotką. Bo szczotka też trzeba być świadomym, że zbiera inaczej. Jest bardziej agresywna, więc tutaj oczywiście będzie gorzej. Przepraszam, że wieje. No, tak, dokładnie. Domywanie ma srogie. Zajebiście. I ten zapach. Jaram się, naprawdę fajnie. Uwielbiam szampony. Co? Nie, słuchaj, tu się kończy, tam poprawiła się hydrofobowość, więc nie zebrał mi szamponu, którym myłem, tam po, czyli w ogóle produkt ma tak, jakby miał właściwości odtykające, mega domywanie. Kurde, co jest grane? Panie. No zobacz, no. Taki 737 w lepszym wykonaniu. Poważnie. Zajebisty.
Fenomenalny. Nie, no to jakbym miał wybierać osobiście między Clintel a tym Karlabem, no to ten ich miażdży tak naprawdę. No cały czas czuję ten zapach. Zajebisty szampon. Super. No zajebisty. Naprawdę. Super. Dobra, słuchaj. Żeby nie nabijać na darmo minutek. Tak jak widziałeś. Neutralny. Już w koncentracie. Pokazało to idealnie 7. Szampon się zachowuje tak, jakby był lekko kwaśny w ogóle. Mega domywanie, naprawdę super. Super domywanie, tak jak było widać. Zero zamulenia, rewelacyjne wypłukiwanie. Bardzo fajnie się prowadzi. Ta piana nie jest może obfita, ten pocisk jest tak, wszystko jest tak na optymalnym poziomie, że mamy zachowane perfekcyjnie wypłukiwanie, poślizg i naprawdę bardzo przyjemne domywanie. Wręcz bym powiedział, że aż takie odtykanie, czyli no naprawdę, domywanie ma rewelacyjne i zapach, który cały czas, pomimo że mamy jakieś 12-13 stopni i wieterek mi towarzyszy, przyjemny zapach, cytrusowy zapach, świeży zapach, takiego energetyka trochę zapach, zajebisty szampon. Naprawdę, rewelacja. Dawno mnie tak żaden szampon nie zaskoczył. Coś pięknego. Dzięki za obejrzenie. A, nie dzięki. Dostałem 2, więc co masz wpisać? Przy TFR-ze było dziadzia testuje, to teraz drukowanymi literami proszę wpisz testuje dziadzia. Jak jesteś pierwszy, zgarniasz ten szamponik. Cały literek. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, bomba! No dobrze, słuchaj, bonusik, bo widzów mam takich, jakich mam. Wiadomo, sami wyjadacze i zaraz mi wypomną, że chwalisz szampon, bo umyłeś 40 ml na 10 litrów wody. I bardzo dobrze, że są czujni, tym bardziej mnie to motywuje. Wjeżdżam teraz 30 ml, ta sama zimna woda, tak samo zimna. I słuchaj, oj zapach. I też jest zajebiście. Tak jak mówiłem, piana jest taka optymalna, ale poślizg jest no zajebisty jest ten szampon. No kurde. I teraz tak, będę chciał umyć z tamtej strony albo z tej panel i zobaczyć, jak szybko i elegancko domyję, bo to na białym widać najlepiej. Zobacz, coś pięknego. Obłęd, co? Tak, żeby nie było. 30 ml na 10 litrów wody również jest fajnie, ale 40 ml jest zdecydowanie lepiej. Lepsza piana. Minimalnie lepszy poślizg. Już są oka. Kurwa. No, szampon jest fenomenalny. Słuchaj, nie widzę minusów tego szamponu tak naprawdę. W ciepłej wodzie to by była masakra. Dobra, wlatujemy teraz na panel, ale nie tak. Pstryk. I zjazd. No, jak mówię, on tak wygląda, jakby był kwaśny. Rewelacja. Bomba. Hej!